Cześć. Dzisiaj opowiem wam o Leszku Czarnym. Był on bez wątpienia jednym z najwybitniejszych władców rozbicia dzielnicowego, a z okresem jego panowania wiążą się największe sukcesy militarne od czasów Bolesława Krzywoustego. Był bardzo energiczny i obdarzony wielkim sukcesem militarnym i dowódczym. Oczywiście nie ma ludzi idealnych. Leszek Czarny miał problemy z kościołem, który groził mu ekskomuniką. Skąd jego przydomek? Dlaczego książę uwięził biskupa w zamku? Dlaczego twierdzono, że mógł być homoseksualistą? Oraz dlaczego jadł węże i żaby? Zanim zaczniemy, chciałbym jeszcze powiedzieć, że ten materiał powstał dzięki współpracy z Mateuszem Śliwińskim z kanału Bliżej Historii. Według mnie współpraca bardzo udana, za co bardzo, Mateusz, dziękuję. Bliżej Historii jest to kanał, gdzie znajdziecie 191 przeciekawych filmów, bardzo dopracowanych i szczegółowo opowiadanych. Poza tym ten kanał skrywa parę przeciekawych seriali, na przykład Dynastia, Kwiaty Wojny, a resztę zobaczycie sami, wchodząc na kanał Bliżej Historii, do którego link macie w opisie. Przydomek Leszka Czarnego nie jest związany z kolorem skóry, tak jak i zresztą u Zawiszy Czarnego. Najprawdopodobniej chodzi o ciemne włosy. Mniej więcej od 1263 albo 64 roku Leszek w dokumentach występuje jako książę sieracki. Jako naprawdę młody książę okazał się świetnym władcą i dowódcą. Był bardzo aktywny, bo za jego przyczyną karczowano lasy, budowano drogi, mosty i młyny. Lokowano wsie i miasta, takie jak Radomsko, Lutomierz czy Wolbusz. Leszek Czarny miał świetne relacje z Bolesławem Wstydliwym, który był bezdzietny, a według Jana Długosza w 1265 roku Bolesław usynowił młodego Leszka. Leszka uważano za homoseksualistę po tym, jak będąc 6 lat w małżeństwie, jego żona twierdziła, że jest dziewicą. Mimo wszystko w 1275 roku wrócili do siebie, ale dzieci nigdy się nie doczekali. Leszek Czarny leczył się u słynnego wówczas lekarza dominikanina Mikołaja Polaka, który kazał Leszkowi spożywać żaby i węże. Po co? Widocznie medyk stwierdził, że to pomoże w bezpłodności, ale zamiast pomóc, tylko jak informuje rocznik Traski, popadł u narodu w wielką obrzydliwość. Po śmierci Bolesława Wstydliwego tron krakowski zaczął grzać właśnie Leszek Czarny. W pierwszych latach panowania bardzo sprytnie pokonał lwa Daniłowicza, wojska litewskie, ruskie oraz tatarskie. W bitwie tej pokazał swój talent militarny. Kolejnym wielkim sukcesem było pokonanie Jaćwingów przy zastosowaniu lubianego przez Mongołów manewru pozorowanej ucieczki. Błędem Leszka było sprzeciwienie się kościołowi. Czarnemu nie spodobało się, że klaryski miały otrzymać ziemię w Sączu. Po stronie sióstr stanął biskup krakowski Paweł z Przemankowa. Zdesperowany i przeciwny działaniom kościoła Leszek uwięził biskupa w zamku. Co ciekawe, Leszek Czarny pozwolił podwładnym zabrać biskupie szaty, książki i ziemię. Leszkowi zagrożono ekskomuniką. Aby wynagrodzić biskupowi uwięzienie, musiał zapłacić mu 3000 grzywien oraz przydzielić nowe dobra objęte immunitetem. Ostatni sprawdzian talentów Leszka odbył się na przełomie lat 1287-88. Zaatakowali go Tatarzy, ale co to dla niego? Odparł najazd i po raz kolejny udowodnił, że jako dowódca wojskowy radził sobie wyśmienicie. Myślę, że więcej tłumaczyć nie muszę. Był świetnym, a nawet genialnym dowódcą, strategiem. W moim przekonaniu taki Aleksander Średni, bo podbijał na mniejszą skalę, a nawet nie tyle co podbijał, a bardziej się bronił. Ale bronił się z wielką siłą. Co prawda miał problemy z kościołem przez jakieś swoje przekonania, ale myślę, że to nie niszczy znacząco całokształtu. A teraz
Zachęcam Was do sięgnięcia po drugą dawkę faktów o tym świetnym księciu na kanale Bliżej Historii, gdzie miło ugości Was Mateusz Śliwiński. Trzymajcie się, pa!